No hej, dzisiaj taki już drugi film, bo no powiedziałem w poprzednim, że tutaj jakieś plany są, nie? Względem tego zbiornika. Nie tylko tego, bo i tego na dole, i pozostałych też. Słuchajcie, to są ostatnie dni tych akwariów. W sumie mam w tej chwili 5 zbiorników i praktycznie no jeden będzie zlikwidowany, ta 80. Żal, nie? Straszny mi też. Natomiast setka przejdzie pełny restart. 20 i 25. No, powiedzmy, że pół taki. Może no, większą podmianę, bo będę je przestawiał. No i ten kotnik też na razie będę tylko przestawiał, więc to tylko zleję wodę, przeniosę, zaleję tą samą wodą albo troszkę świeżej dla mnie. Dlaczego? Dlaczego? Z jakiego powodu? No słuchajcie, no ja wiedziałem to już od jakiegoś czasu, ale no nie chciałem tutaj strzelać tak w ciemno i coś wam mówić, obiecywać, że coś się będzie działo, albo mogło nie wypalić czy coś, więc nic nie mówiłem, natomiast dzisiaj przywiozłem akwarium kolejne. Akwarium 240. Stoi na balkonie, pokażę wam zresztą. Proszę. Na razie takie miejsce słabe. Ale niestety mieszkanie nie jest z gumy. No i trzeba to jakoś rozmieścić, prawda? Dlatego w tej chwili ta 240 stoi na balkonie. Jutro będę robił testy, czy jest szczelna. Myślę, że tak, bo dostałem od kolegi. Ona to po prostu likwidowała akwarium. Nie ma czasu się tym zajmować. Stała z pół roku na strychu. Nic tam wielkiego się nie działo. Osobiście je dzisiaj przewoziłem, więc też z największą uwagą. To jest, słuchajcie, zbiornik ich Eheima. Co jest fajne, on ma na dole taką... No oprócz tego, że jest szafka oryginalna, tak, pokrywa, to ma na dole tam taką listwę jakby jeszcze wokół dolnych krawędzi, więc tutaj bardzo to ułatwiało mi i zdjęło dużo stresu z momencie przewożenia tego samochodem. Ja nie wiem jak, słuchajcie, cudem praktycznie, ale upchnąłem to w styniku moim. Na tyle to było duże, że mój brat, który mi pomagał to przenosić, musiał później dygać pieszo do mnie, nie? Bo już się nie zmieścił do samochodu. Po prostu szafka i akwarium zajęły tyle miejsca, że musiałem złożyć praktycznie 5 foteli. Tylko fotel kierowcy był 4 fotele, przepraszam, fotel kierowcy tylko był użytkowy. No, niemniej odbiorę się od jutra za to akwarium, sprawdzę czy jest zalane, sprawdzę czy jest szczelne, jeśli będzie szczelne, no to te akwaria, no muszę tu miejsce na nie zrobić, tak? Nie mam tu z udziorem miejsca, ja je oczywiście podłączę w miejsce tej 112 tutaj u góry. Natomiast co z resztą zbiorników? Na 112 mam nowe miejsce, ale tutaj na dole, gdzie jest 80 w tej chwili, tam wylądują te małe akwaria. No, tak jak mówiłem, mieszkanie nie jest z gumy i coś za coś, nie? Troszkę litrów tam dochodzi, więc myślę, że nie będzie źle. Jeszcze nie wiem co z obsadą, czy wszystkie ryby zostaną, czy części się pozbędę. Na pewno chcę mieć górami, na pewno chcę mieć prędniki, na pewno chcę mieć kiryski, mieczyki. Resztę zobaczę. Zobaczę jak to będzie funkcjonowało w tej 240. Jak to będzie, co z nim się będzie działo, nie? Natomiast plany co do setki, słuchajcie, chcę z niej zrobić takie akwarium, w którym będą podrastały młode żeworódki. Zarówno młode kupiki, jej młode mieczyki, jeśli zostawię molinezję, to pewnie też młode molinezję. Taki po prostu przedszkolnik, że tak powiem, nie? Taki, no może nie kotnik taki dla tych najmniejszych rybek, ale taki, które już są większe i spokojnie mogą sobie tam pokarm rywalizować. I bardzo możliwe, że tak zostanie, że po prostu w tej setce to będzie. Ja dam trochę roślin, pomimo że w tych akwariach technicznych te rośliny są, no... problematyczne o tyle, że trudno ryby łowić, nie?
ale ja sobie zaplanowałem tam pewną aranżację do tej setki nową i tam w tej aranżacji też są rośliny. No nie będzie tu, ta hydroponika zostanie podłączona pod 240, pod to większe akwarium. Natomiast no, zostanie na pewno ten filtr, który tu jest, nie? Czyli ten EZN trójka. Ja popatrzę. Na razie tam tej młodzieży zbyt wiele nie ma, więc pewnie tam mi ten filtr spokojnie wystarczy. A jeśli będą jakieś potrzeby, to słuchajcie, purigen i w ogóle się nie będę szczypał, nie? To mi związki azotu po prostu zneutralizuje. Także słuchajcie, takie małe pożegnanie z tym baniaczkiem. Przepraszam, bo teraz trochę zatrzęsę, bo chciałbym, żebyście jeszcze zobaczyli, jak wygląda na koniec 84, nie? Bo to też praktycznie jej na razie ostatnie chwile, bo wyląduje w piwnicy. Czekając na lepsze czasy, na trochę więcej miejsca w mieszkaniu. No ale tak to teraz jest, słuchajcie. Akwarium 84. Tu też pozwoliłem, nie dolewałem już wody, bo wiedziałem, że no za chwilę tutaj będę likwidował. Roślinom też pozwoliłem na szaleńczy wręcz wzrost, bo będą mi potrzebne do 240. Zobaczcie, co zrobił lotos, nie? Co zrobił lotos? Za duży jest na ten zbiornik. Dlatego wiecie, gdzie pójdzie. Co z tą jeszcze, słuchajcie, 240? Nie mam na razie filtra, bo akwarium, tamten filtr był uszkodzony, kolega wyrzucił, więc nie mam filtracji. Prawdopodobnie na razie zawieszę kaskadę plus hydroponikę. Planuję do hydroponice ewentualnie dać lepszą głowicę, żeby miała lepiej pompowała wodę. Plus jeszcze oprócz tego keramzytu, który tam jest, nawrzucam do środka jeszcze ceramiki z więcej. Także taki jest plan z filtracją. Będę na pewno myślał o kuble tej 240, ale na razie myślę, że no to będzie musiało. Ja chcę też robić roślinniaka, tak? Roślinniaka, no powiedzmy, że low-techa. Tam mam pewien też problem jeszcze ze światłem, bo tam są, słuchajcie, na taśmie LED-owej jest oświetlenie, więc jest, umówmy się, tragiczne, nie? No ale wiecie, jak to jest, darowanemu koniowi, no zobaczcie, samica gupika do odstawienia, nie? Tutaj ta na pierwszym planie, która pływa, już powinna być w kotniku. Ale no teraz to troszkę bez sensu. Kiedy w ciągu 2-3 dni będę miał takie zamieszanie, gdzie praktycznie w 5 akwariach coś się będzie działo. Także dużo pracy przede mną. Trzymajcie kciuki. Będę starał się pokazywać na bieżąco coś, co robię, co się dzieje. O ile nie wpadnie mi zadanie z Aqua Challenge'u, a może wpadnie takie, które spasuje mi pod to, co będę obecnie robił z akwariami. Także dziś to tyle. Do zobaczenia. Hej.